Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować kolejny ciągnik rolniczy. Tym razem jest to Renault Ares 656. Ciągnik z 2004 roku, ale z przebiegiem tylko 6756 godzin pracy. Przebieg na ciągnik udokumentowany. Ciągnik głównie pracował w gospodarstwie o charakterze produkcji roślinnej, głównie w opryskach, stąd też nieduży przebieg tego ciągnika, udokumentowany, jak wspomniałem. Ciągnik w 99% w oryginale, z podmalowanych rzeczy, tylko felgi tylne oraz wieszaki z tyłu, ponieważ były zardzewiałe i nie kręciły się, trzeba było je rozkręcić na gorąco. Natomiast jak wygląda, funkcjonuje maszyna, zobaczcie sami. Obciążniki, amortyzowana i klimatyzowana kabina, oryginalny lakier na felgach przednich, oryginalny lakier na wszystkich maskach, kabinach, schodach, kominie. Z przodu i z tyłu oryginalne ogumienie od nowości. Próbuję znaleźć szybko rocznik. Maszyna z 2004 roku, także i tutaj przód 2004 rok. Podobnie będzie i tył 2004 rok, tylko szybko to znajdę. Jest tył, także 2004 rok, jeszcze sporo jest. Ciągnik naprawdę chodzi bardzo ładnie. Opony przednie, mosty delikatnie powycierane, tak jak wspomniałem, od oprysków. Jest to ciągnik o mocy 130 koni mechanicznych. Rozmiar przód 14.9R28 oraz tył 18.4R38. Przód i tył Michelin. Ciągnik posiada komplet zaczepów transportowych. Schodki niemalowane. Pedały niewygryzione. Podłoga niezdarta. Wgłębienie dla pasażera, niedziurawy fotel kierowcy, oryginalna, nieobszywana podsufitka, ...6756 godzin pracy, skrzynia mechaniczna 1, 2, 3, 4, wolna szybka, żółw, zając. 4 półbiegi na każdym biegu. Spróbujemy maszyną kawałek się przejechać. W ciągniku przyjemnie, cieplutko. Nieponiszczone boki ani z jednej strony, ani z drugiej. 3 pary wyjść hydraulicznych. Jesteśmy na trójce.
brzydko, ciemno, ponuro, szaroburo. Pewnie zaraz będzie padać. Już pierwsze kropelki. Może zdążymy przed deszczem. Czwóreczka. Półweczki. Już idziemy czwartym półbiegiem. Ponad 4 dychy na godzinę. No i niestety zaczyna padać. Jest jak jest. O, góry, bo zaraz rozjadę. Ciągnik na czwartym biegu i na czwartym przyspieszaczu osiąga maksymalną prędkość przy obniżonej pracy silnika, co zapewnia nam w miarę ekonomiczną jazdę. Na rewersie nie tarpie, nie szarpie. Damy jeden do dołu. Czyli jedziemy 40 na godzinę przy obrotach powyżej 2000. Damy czwarty półbieg. Ciągnik rzuca nam obroty i dalej jedziemy z tą samą prędkością. Ciągnik fajny, zdrowy, rzeczywisty, nieduży przebieg jak na dość stary ciągnik. Ale wygląda naprawdę i funkcjonuje lepiej pewnie niż niejedna 5-letnia maszyna. W kabinie cieplutko, ogrzewanie działa czysto, nie jest to maszyna wytargana, zmęczona. Rzuciłem kierunkowskaz. Hamuje idealnie, wystarczy lekko tylko położyć nogę na pedale hamulca. Zbiera się bardzo dobrze. Nie dymi, nie kopci. No powiem, że jest ciągnik rześki jak mało który. Zapraszam do oględzin maszyny w tygodniu do godziny 17, w sobotę od 10 do 14. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!